zamówienie zrobiliśmy, przyjechało, tutaj sos pomidorowy, inne sprawy, mąka, takim tutaj trójkołówką, tuk-tukiem, który pod, no nie pod taki wpadłem, ja wpadłem pod osobówkę, ale, ale tutaj też na bazie tuk-tuka zrobiona taka ciężarówka, taniej i wygodniej. Jeszcze raz możemy rekonstrukcję zrobić. O, przechodzę i tym bokiem mnie przyhaczył tutaj, nie? No, ale już się wszystko pogoiło. I tu przyhaczył mnie na rękę, aż to odpadło, nie? I dobrze, że to miał ten zabezpieczacz cały, ten zderzak. Słuchajcie, zaraz idziemy z Krzychem na Chińszczyznę, ale gdzie indziej niż zawsze. Krzychu chciał iść, zaproponował tam, gdzie ja kiedyś z Tidą byłem, kiedyś, że chodźcie z nami. Dobra, to idziemy teraz do Chińczyka zjeść chińszczyznę. Jesteśmy przy głównej ulicy, tutaj do tego Chińczyka przychodzimy czasem wieczorem na grilla. Idziemy, daleko, aha, w ogóle Misza zaraz przyjedzie, także zostańcie na tym odcinku, to jeszcze Miszę dzisiaj zobaczycie. Takie narożnikowe knajpy to raczej mają wzięcie, tutaj te większe i szczególnie narożnikowe, bo mogą sobie lepiej stoliki poukładać. Grill, widzicie tutaj. Merska, chińskie, wszystko podobnie, nie? Nigdy nie byliśmy, Krzychu, na tym grillu, a tutaj z reguły mają klientów, nie? Tak. Oni nocą, nie? Tak. Krzysiek, ostrzegam cię, idziesz ulicą, uważaj na tuk-tuki. Uważam. Nie, to jeszcze kawałek. To jeszcze za, tam, gdzie budowa, naprzeciwko budowy. Tak? Tak. Ogromne centrum handlowe się buduje. Idziemy tutaj, a tu jest kuchnia tajska. Tu chińska. Kiedyś byliśmy z Tidą, jak pierwszy raz przyjechał. Słuchajcie, zamówiliśmy sobie kaczkę po kantońsku, gardą kałja i hongzhao rou, czyli boczek, świnina. Już to kiedyś byłem z Tidą. Znowu czuję się jak w Chinach. Tradycyjne chińskie hieroglify, ozdoby, lampy. Trochę będzie szumu, jakby musiał tak na froncie, ponieważ ta maszyna strasznie dmucha. Tak jak ci mówiłem. No dobra, także mamy kaczkę. Mamy tutaj jeszcze inną potrawkę. To jest jakieś tam paski mięsa z warzywami. I tu mamy boczek. Boczek będzie dogotowany. Boczek okej, okay, tak. Zjedzone, zapłacone dzisiaj za Krzycha, $25 na taki lunch. Zobaczcie, jakie fajne skuterki. $25. Tam jeszcze po małym piwku sobie wzięliśmy. I to, co widzieliście. Czyli jakieś, nie wiem, 80 zł, coś takiego. Wracamy do domu inną stroną, uliczkami. Dobra, prosto już jesteśmy na naszej, ulicy, prosto idziemy do nas. Słuchajcie, Misza będzie pod wieczór. Tak jak wam mówiłem, gips ściągam, jak się kąpię. Teraz też ściągnąłem. Z ręki praktycznie poschodziły siniaki. Jeszcze lekka opuchlizna jest. Ale zaraz muszę sobie założyć opatrunek i ten, tą watolinę i będę gips zakładał. No i teraz mówiłem, to jest ten taka wyściółka. I zakładamy gips. Oczywiście odradzam, żebyście to sami w domu robili, a bez konsultacji medycznej. Tak więc ja sobie pozwoliłem, ale wiecie, rozumiecie. No i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że na Instagramie dobijam do 5000 obserwujących. Tak więc jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje, to zapraszam. Raport dolny myślnik środka, bez polskich znaków. Zresztą te Instagramy, zawsze są linki gdzieś tam pod spodem, pod filmem, ja też wrzucam. I prosiłbym zrobić swoją robotę, dobić mi do 5000. Dziękuję i lecimy dalej z odcinkiem. Jest już późny wieczór, Miszy więcej zeszło niż planował.
cały czas od wczesnego rana, od chyba 6 godziny, 6.30 rano jest na motorze, w trasie i mamy teraz godzinę jakoś 19, a jemu jeszcze została jakaś godzina, może dwie maksymalnie, żeby tu do nas dojechał. A więc będziemy update'ować. Trochę kontentu mi przyszło na wieczór, tak, żeby do filmu. Tak, no. Wiesz, wieczorny obchód, po rejonie robię. No. No to siadaj, to jest twoje miejsce, tak, jest zawsze tak, tu przecież, nie? Tak, tak. To jest coś, to jest. Tak? To zobaczcie, jaka ekipa przyjechała, żeby Miszę przywitać. Niedługo Miszę będzie. Człowiek od węży przyjechał. No, słuchaj, bo potrzebuję jeszcze 5 minut i czekam, kurde. Słyszałem, że brakuje kontentu, to dokładnie. Gdzie są dzieci z chlebem solą? Gdzie jest Jun? Jun jest, przyjechała, przed chwilą przyjechali, wiesz? Jak droga, ale ty, aż ci 420 km, panie. Po tych chmerskich drogach. Nie? Skończyły mi się hamulce. Tak? No. No. Brakuje mi jeszcze 4 minut. Dobra, teraz jedziemy. Poczekaj. Po co ją na te krzesło niesie? No dobra, Misza, to opowiadaj przynajmniej, jak trasa poszła. 3,5 litra na 200 km spalanie. 3,5 litra na 200. 97 cm sześciennych, czyli maleństwo. Trasa 560 km. Matko Boska, ale mnie dupa boli. A najgorsze jest to, że ja muszę wjechać tam z powrotem w nocy. Wiesz dlaczego? Bo się ostatnio jako za żołnierza przebrałem i ten. I mnie puścili. Nie, bo rata na Kiri jest zamknięta. Rata na Kiri jest zamknięta. Ale ja już potrafię, nie? Marcin przyjedzie, to ja u mnie na działce. A byłeś u mnie na działce? Byłem, przecież tam jest farma też obok. No, obok jest farma, no. Tak, wszystko jest. Tam mi nikt nie łazi, mam nadzieję. No, raczej nie, ewentualnie chłopaki, jak ogarniają kubetę. No, to... Ale ten... będzie się działo i fajnie, dawno się nie widzieliśmy. Parę miesięcy. Słuchaj, pokażę ci zaraz, jaki ja motocykl kupiłem. Na razie już zrobię klatkę stop, bo moi czy widzowie to znają. Nie, moi widzowie to znają, a ten... A ty dalej tego, no ale ładnie się sprawujesz, że dojechał. Pisali do mnie, Misza, zawsze jakiś brief, jakiś insight. Ja mówię, jaki kurwa insight? No Adam się rozjebał. Ja mówię, okej, okay, nic mi nie mówił. No ale nie na motorze. To jest raz, ale dwa, nawet gdybym coś wiedział, nie, na tuk-tuka jebłeś, tak? Ale nie na motorze, pieszo szedłem i mnie tuk-tuk przypieprzy. Okej, okay. Mówisz, że nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział, no bo przecież to jest twoje, prawda? To mój content. No, raczej. Mówię, Marcin myślał, że dla contentu się rzuciłem i mówi, że teraz on zrobi skok ze spadochronu bez spadochronu. Bardzo dobrze. Ty, był taki Francuz, on to zrobił 100 lat temu, zwierzę Eiffla. Umarł. I to jest jeden z pierwszych filmów. Naprawdę, jest jeszcze kiedyś. No. Miałem ci powiedzieć, że zadomowiłem się na tej dżungli. Dla mnie jest bomba, jak chodzi o roboty z tymi chmerami od Marcina. Wiesz, w miarę fajne, przyjemne, ja tam wszystko relacjonuję, wszystko się zgadza. On jest zadowolony, ja jestem zadowolony. Mam psa, kota, kury, pies się nazywa Szarik, o. Takie maleństwo. Takie na dwie rączki, nie? Jeszcze śpi ze mną, ale potem już będzie musiał pilnować sam budy. Tak. Także wiesz, Szarik. Dobra, poczekaj, Misza jeszcze dla miniaturki, bo już chyba będę miał na dzisiaj film wyczerpany. No to co, Misza? Przyjechałeś, chodźmy jeszcze tam do środka. Cześć, w warunkach ciepła, ja zaraz ci twój pokój pokażę. Widzę właśnie. Ja tam spałem teraz, bo tam jest, takie twarde łóżko i ja tam wolałem z tą ręką, ale to tam teraz tobie już i tyle. Ja wracam do siebie. Boże, jak to wygląda po tej podróży. I co, no dawaj kciuka w górę, bo to będzie pod miniaturę. No i tyle, nie? I jeszcze na pizzkę idziemy zobaczyć. No Krzychu jeszcze pizzkę robi taką, jaką widzicie. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Krzysiek mnie tu poprawia, że nie pizzę, tylko pizzę, czyli dwie, tak? Bo jeszcze jest jedna w piecu. Dajmy spokój z tym nagrywaniem. Pizzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jutro z Miszą cały dzień coś ponagrywamy i tak dalej. Tak więc pozdrawiam i do następnego. Cześć!